będzie jakiś awans dzisiaj, no zobaczymy, na razie 0-0, Polonia, jeżeli wygra dzisiejszy mecz z Olympią Elbląg, będzie w pierwszej lidze zaledwie po jednym sezonie Ewinner drugiej lidze, zaraz tuż po awansie z Ligi Trzeciej, właśnie do Ligi Drugiej. Czy będzie fetał w Warszawie przy Konwiktorskiej? Uj, teraz groźnie, no zobaczymy, na pewno kamera ligowca to chwyci. Chociaż już nie rozpieszczał, często było pod wiatr, nigdy się nie poddała, choć czwartej ligi. I tutaj w tej fontannie klasycznie po awansie prawdopodobnie będzie kąpanie się. Sporo ludzi, posłuchaj, bardzo przyjemna pogoda, cudowna. Dzieci, rodzice, kiełbaski, piwo, wszystko jest jak być powinno. Jeszcze 45 minut i Beniaminek drugiej ligi zrobi awans. Jeżeli te 45 minut dograją i dowiozą, to jak najbardziej, pewnie, że tak. Wreszcie awans do pierwszej ligi, także czekamy wszyscy, ile osób. No właśnie, za tobą mnóstwo ludzi, a powiedz mi, jak to jest, że awansowaliście dopiero i już robicie kolejny awans? To jest niesłychane, ale widać, że ta druga liga jest nawet prostsza od tej trzeciej. I dlatego tak szybko, żeśmy doszli do pierwszego miejsca, mamy szansę teraz zgarnąć awans dosłownie za 45 minut, wszystko jest na najlepszej drodze. Ciężko to wytłumaczyć, ale rzeczywiście, w trzeciej lidze dłużej byliśmy niż teraz w tej jako Beniaminek, gdzie żeśmy zrobili szybki marsz. Udało się zostawić w tyle Kalisz, Kotwice, Motor, Stomil, Motor, wszystkich w zasadzie, tak. Jesteśmy na pierwszym miejscu. No i co? No, zaplecze pierwszej ligi, a za chwilę zaplecze ekstraklasy. No i wracamy do najwyższej klasy rozgrywkowej. I mam nadzieję, że powtórzymy to, co w 2000 roku, no i w 46. Jakbyś tak miał wskazać architektów tego sukcesu? No już tak można mówić, że to jest sukces. Ja zaczynam od trenera Smalca. Myślę, że właściciel, no przecież widać, że od kiedy się pojawił Greg, to wszystko tutaj ruszyło. Fidziukiewicz, Wełna, Lemanowicz, Biedrzycki, Koton, którego bardzo, bardzo też sobie cenię. Wiadomo, to jest sport drużynowy, jeden wypada, cała reszta zaczyna pracować. Bajdur świetnie wszedł w zespół, Tomczyk teraz jakiś super rajd miał. Tak mówiłem już, ale Fidziukiewicz też świetny zawodnik. Także ja nie chciałbym wskazywać kogoś konkretnie, bo to jest zawsze 20 kilku chłopaków, którzy oddają serce i po prostu walczą dla Polonii. A wierzyłeś w ten awans od początku, czy tak sceptycznie? Na początku byłem sceptyczny, myślałem, że to będzie ciężej, że to jednak trochę potrwa, że tak nie liczyłem, że będzie aż tak, jak jest teraz, że my mamy taką przewagę. Przecież w poprzednim sezonie to była do ostatniego meczu walka z Legionowią o każdy punkt, a tutaj jest, no tak rzeczywiście, jakby trochę łatwiej. Także przyznam, że aż jest to ponad to, co sobie zakładałem, także jest super. 45 minut i mamy pierwszą ligę. No świętowanie do rana. Nie wyobrażam sobie inaczej, tak? Buty będą mokre. Pamiętasz awans w tamtym sezonie, tak? Tak, pamiętamy. I co? Wielka radość? Było chlapanie się. Aha. A dzisiaj ale było mniej ludzi, zdecydowanie więcej. No. 45 witam, minut, witam, i co? Witam. No co, no i do co? Pierwszej ligi, jeden krok, jeden jedyny krok, nic więcej. Będzie radość, co? No, miejmy nadzieję, proszę się napić wody. Co to do wody? Historia dumna i krwawa, chwała Polonii i cześć. Serce Polski, Warszawa, serce Warszawy to sześć. Historia dumna i krwawa, chwała Polonii. Cześć, serce Polski, Warszawa, serce Warszawy na sześć. Czasem dostałem gazetkę stworzoną przez kibiców Polonii. Taki program trochę, no nie trochę, tylko program meczowy z wywiadami. Proszę bardzo, Michał Bajdur,
tutaj na tej trzeciej stronie tabela, kadra zespołu, no bardzo fajna taka okołomeczowa atrakcja, wywiad z trenerem bramkarzy, tutaj Kajetan Listkiewicz, no i jeszcze jedna strona, zobaczymy co tam jest, Michał Bajder znowu nadeszła wieku pom na chwilę. Dobre, dziękuję bardzo. Opublikuj. Już? Poszło! O kurde, odważnie! A Jezus Maria! No dwie minuty. Niewielkie rady. No, jeszcze doliczony czas, ale dobrze gramy, dobrze, mądrze. Myślę, że bardzo dobry mecz. Bardzo dobry mecz. Bardzo dobra runda, a nie tylko mecz. Ale, fenomenalnie dźwignęli. A dwóch młodych, co dzisiaj grało, Koton i Biedrzycki, to jest absolutne mistrzostwo świata. No i panie tutaj marketingowcu, panie ogarniaczu, jak ta połowa rundy, tak? Czy cały sezon u ciebie? Nie. U mnie runda. Ja jestem od grudnia. Jesteś bogatszy o doświadczenie, to na pewno. To na pewno. Trochę siwych włosów? Siwych włosów na pewno. Tak. No tak myślę, że o 10 lat to się postarzałem przez tę rundę. A o 10 kilo? O nie! To już było. Nie mam czasu jeść nawet. Okay. Ale niestety nie mam też czasu się ruszać. No dobrze, ale ogromna sprawa dla was, co? Po tylu latach? Niesamowita. Od razu jako Beniaminek i... 10 lat temu płakałem jako kibic na Kamiennej, bo na meczu z Piastem w Gliwice, jakby mi ktoś wtedy powiedział, po pierwsze, że to będzie trwało jeszcze 10 lat, a po drugie, że ja będę częścią tego, to nie uwierzył. Widzę, już wiedzą. Polonia po zaledwie roku w drugiej lidze awansuje do pierwszej ligi. Niesamowita historia, której chyba nikt by się nie spodziewał, że to będzie tak szybko, że już zespół trenera Smalca po zaledwie jednym sezonie da radę awansować na zaplecze Ekstraklasy. Myślę, że to jeszcze do niego nie dociera, że on jeszcze jest skupiony na meczu, ale to za chwilę stanie się faktem i ten oto szanowny pan, ten oto szkoleniowiec z lekką siwizną za chwilę wybuchnie ogromną radością.
tutaj trener Smolik. Tak lepiej, tato. O, ja wiem, że zajebiście. Ja to się napijemy, co? O Jezu. Ale no to lecę. O, siema! Lecę, mam to. Tato, do szacy się cieszy. Pierwsza liga jest nasza. Dzięki, gratuluję. Pierwsza liga nasza. Tak jest. Może więcej, nie szacy, bo to się o, szybszy. Awans Polonii ma twarz Tomasza Wełny. Tak jest! Brawo! To jest kurwa wariat. Uwielbiam go, nie? To jest gość. Bardzo się cieszę. Wystarczy tej degrengolady i tego marazmu, w którym tkwiliśmy przez te lata. Najtrudniej było wyjść z trzeciej ligi, słuchaj. Bardzo trudno, nie? Tak. Jak to się udało? Poszło szybko. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, jak się spotkamy, to będziemy mogli cieszyć się z awansu do Ekstraklasy. A jakbyś tak wskazał, architektów? Według ciebie? Trener Smalec, zdecydowanie. Tak? Zdecydowanie. No i oczywiście prezes George Nito, no on nas wyciągnął z otchłani, z niebytu i uchronił przed całkowitym upadkiem. No to nie ma o czym mówić. A spodziewałeś się, że to pójdzie tak łatwo? Szczerze mówiąc, nie. No właśnie. Szczerze mówiąc, nie. Nie zakładałem awansów jako kibic tak szybkiego do pierwszej ligi, ale super. Na Mistrza Polski przyszedł czas to.